widzę, pierwszym zakazanym mitem, który dla was przygotowaliśmy, jest zbagowanie samochodów. I aby to zrobić, Jerry, to samochód będzie można wrzucić za mapę. Musicie, widzę, najpierw wziąć swojego przyjaciela na głowę, by dlatego Jerry wejść tutaj. I teraz widzę, bo ja muszę wyjść z serwera, a Jerry nie może w ogóle się ruszyć, dlatego wychodzę. Teraz widzę, łączam na serwer do Jerry'ego, podchodzę do niego i musimy go wziąć drugi raz. Możesz tylko mi podnieść razem... wreszcie. Właśnie, tylko widzę, Jerry się podnoszę na te takie środkowe kółeczko i widzę, po prostu puszczamy Jerry'ego, pyk. I zobaczcie, dlatego puścimy, on dalej tutaj jest i dalej go trzymam. I teraz widzę, jedyne co wystarczy zrobić, to po prostu zrespić samochód, ale ja w tym przypadku widzę, zrespię jak, bo na jachcie to widzę, działa po prostu najlepiej. Działa to na wszystkich, ale na jachcie najlepiej to widać. I jak widzę, jesteśmy już na jachcie albo przy samochodzie, to zanim wsiądziemy, to co najważniejsze, trzeba na czacie Jerry wpisać Wolf, ty też musisz, ale uwaga, ja Jerry wpisałem. Oj, widzę, Jerry wpisał i wsiadamy, Jerry, patrz na to, co się teraz w tym dzieje. I widzę, co naprawdę brukę jest serio. No, to jest, widzę, serio epicka. Teraz, o, Jerry, co się dzieje, jak ten fidget spinner się kręci. Się w głowie, pomocy. A widzicie, kiedy coś się na jego, uwaga, wysiądziemy, o, Jerry, wylatujemy, no, gdzieś. No, ale mogliśmy nie wysiadać. Nie, 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 o, widzę, nas odbił, ale mi przynajmniej potwierdzono i to działa na każdym samochodzie. I widzę, drugim sekretem jest to, że możemy po prostu zabić graczy w Brooklyn. To naprawdę działa i Jerry, nie chciałbyśmy zdać zaproszenia, on ci na ogółę wszedł, widzę, to dobra, mogę ci wysłać, proszę bardzo. Dobra, let's go, patrzcie, jest zaproszenie. I teraz jedyne, widzę, co musi zrobić, to zakryptować, tylko przed tym trzeba, uwaga, zrestartować się, poczekać chwilkę, że jakby się na pewno zabijemy. I zobaczcie na to, i nie będziecie widzieli się, dlaczego też jakby tak pochyliło, czyli też zginął. I patrzcie, tam jest Jerry i go tutaj tepło. I widzę, to naprawdę nie zostawiony, te serio działa, może koniecznie spróbować i tak roztrolić innych ludzi. I ten sekret, mimo tego, że jest szybki, to naprawdę może kogoś dobrze skontrolować, dlatego widzę, za to powinniśmy dostać bana. I widzowie, skoro jesteśmy już w temacie eliminacji, to trzeci glitch polega na eliminowaniu nas, czyli zapadnięcie się pod mapy. Dlatego Jerry, weźmy proszę na rączki teraz w tym momencie. Już ci biorę. Widzę, to jest mega ważne. Musimy być tak jak teraz po prostu Jerry, czyli na ich rączkach i Jerry, to musisz wyjść z serwera. Muszę wyjść, dobra, to wychodzę. O, dlatego patrzcie, czy ty wyjść z serwera i ja w tej pozycji muszę zostać tak jak teraz. Jedyne, widzę, co potrzebujemy, to po prostu wziąć sobie z tego jakby toolboxa czy coś takiego, z tego plecaczka naszego gun i zacząć strzelać i zobaczcie na to. I patrzcie, jak ogólnie, ej, co jest, wyrzuciło mnie jak strzelam? To jakby wolniej spadam, a jak puszczam, to ci spadam, ale jestem serio pod mapą. Tak widzę, to jest mega zakazany mit, ale również potwierdzony. I widzę, teraz wam pokażę epicki pomysł, jak sprankować kolegę, czyli po prostu jak być wyższym, bo widzę, zobaczcie na to, Brooklyn, jedyne co to możemy sobie zwiększyć, jakby rozmiar naszego edytora do 1 i jesteśmy tak jak inni gracze. Ale jest, widzę, tajny package, który, uwaga, mam akurat kupiony, jest on się minus, więc uwaga, założę go. I po zrestartowaniu charakteru widzę, w Brooklyn i tak jest już wyższy od Jerry'ego, ale Jerry, podpiłem tylko tyle, że da się być jeszcze wyższym. A widzę, zobaczcie na to, mimo tego, że nie jestem najwyższy, to moje autko, czyli zobacz, jak się ugina, tak to na zakręt, tak, zwróciliśmy się. Na dużo ważyć. I widzę, teraz serio nie żartuję, to po prostu jest naprawdę naprawdę Brooklyn, ale Jerry da się być jeszcze wyższym i teraz pokażę ja. A jedyne, widzę, co wystarczy, to po prostu wejść w ciało i zmienić lewą oraz prawą nogę na taką z innego package'a, a dokładnie widzę z tego package'a, czyli po prostu The Great Beer War i musimy zmienić, uwaga, na lewą nogę i drugą nogę na tą samą, dlatego let's go klikam. Do tego widzowie dołożycie oczywiście garnitur goryla, bo zobaczcie na to, w ogóle ten skin jest najwyższy w Robloxie, wyższego się już nie da, takie buty, spodnie i koszulkę. I teraz widzę, po zrestartowaniu awataru na Brooklyn powinno się to zmienić, dlatego let's go Jerry restartuje, patrzcie jak się podniosłem. Wow, ej, to jest naprawdę duża różnica, ej, widzę, Simon. Patrzcie, ja wcześniej nawet z tymi rogami, teraz na trogu wyszli, nie mam dosięgnięć tak do głowy Jerry'ego, teraz Jerry, patrzcie na to, że jestem prawie dwa razy wyższy od ciebie. Aby dodać, widzę, jeszcze większego klimatu, może po prostu dać teraz maskę goryla i Jerry, zobacz na to, jak wyglądam teraz, let's go. No tak, jest naprawdę potężnie. Dlatego widzę, sprawdźmy, jak ta auto się zachowuje teraz, Jerry, jestem większy, patrzcie, jak ty wygląda. Ej, Jerry, to jest gika! Widzowie, ej, czyli ten awatar jest zakazany, jest zbyt wysoki, awatar nie jest jakby, nie może go po prostu spotkać na Brookhaven. O nie, jest ten kika, dlatego widzę, mit potwierdzony. I widzę, w tym micie, Jerry, pokażę wam trochę nowości z nowego update'u, w ogóle widzę, staram się, aby wszystkie mity były nowe, takie, których nigdy nie widzieliście. I widzę, przekazać ten był update w Brooklyn, dlatego widzę, tutaj są kilka dużo tajnych sekretów, ten dom prezentki skrywa. Zacznę, widzę, od takiego, który już kiedyś gdzieś widziałem, bo też się klikało taką pewną rzecz, ale widzę, zobaczcie na to, jak wejdziemy tutaj pod schody i klikniemy Jerry w tego manekina, bardziej na jego plecki, to po prostu let's go, teleportuj nas tutaj, zobacz, Jerry, na to! Czym jesteśmy, Simon? O, no właśnie, widzę, czyli tutaj po prostu jesteśmy w takim tajnym schowku pana prezydenta i tutaj są miliony cały Brookhaven, ale jak są, widzę, po prostu wyjdziemy, to nie jest jedyny sekret, bo dom prezydentki skrywa serio mega wiele sekretów i teraz się widzę tutaj, do biurka na pana prezydenta, na piętro do pokoju i Jerry, czy tutaj coś wygląda ci podejrzanie, że coś można kliknąć, coś jak coś poszukam, robić? papierki. O, Jerry, no papierki, tak, tylko wiesz, w szufladę trzeba kliknąć, takie papierki. I co jest? Widzowie, to wygląda jak odpalenie jakiejś rakiety, coś takiego, ale zobaczcie, nie da się kliknąć, ale spokojnie, już mam przygotowany sekret z rakietami, ale to za chwilkę, ponieważ teraz jeszcze widzę, trzeba wejść na dach, czyli tutaj sobie kliknąć, pyk, i widzę taką małą ciekawostkę, jest to, że tutaj jest, uwaga, takie coś do ukrycia, czy taka kryjówka w Brookhaven, z której widzę, widać cały Brookhaven, to serio jak episko wygląda, ale za to widzę, z drugiej strony, jak tutaj po prostu wejdziemy, to po prostu badamy na sam dół. Dlatego widzę, ten mit formuje ciekawostki, Jerry, jak jest? Potwierdzony, Simon! Dokładnie tak! I dlatego widzę, w tym micie pokażę mi, jak wystrzelić prawdziwe rakiety na Brooklyn, bo to serio widzę, istnieje, i jedyne, co trzeba zrobić, to zrespić sobie, Jerry, po prostu domek, uwaga, z taką łodzią podwodną, która znajduje się tutaj. Z łodzią podwodną. I widzę, jak wszystko się
się znajduje, trzeba po prostu zejść tutaj, Jerry, do takiej sterowni maszynowni, czyli tu. I widzę, zobaczcie na co tutaj jest. Jerry, to jest rakieta ogromna, a tu jest napis uruchom. Serio, to się wystrzelić? Tak, dlatego uwaga, widzę, patrzcie, muszę zrobić tak, abyście widzieli też drugą stronę. Dlatego uwaga, Jerry, klikam uruchom i patrz na to, widzę, zobaczcie na to, tu pojawił się ogień i to serio leci. I to jest, widzę, prawdziwy obrót Kevin, a nie jakiś fejkowy coś takiego i ta rakieta leci sobie tak wysoko. Czyli widzę, mam nadzieję, że takie coś zostanie dane również w domu prezydenckim, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakieś mega mocniejsze, bo ta rakieta i tak będą 4 mega strasznie po prostu. I ty, skoro jesteśmy już przy tajnych pokojach, ogólnie jakieś rakiety, coś takiego, dlatego teraz, Jerry, trzeba zrobić kolejny domek, czyli farmę, widzę, bo serio ta farma skrywa naprawdę wiele tajnych sekretów, a bardziej z tajnych pokoi, bo to jest jakby, Jerry, po prostu na tej farmie najwięcej ich jest takich rzeczy. I widzę, to co przydało nam się do wejścia, to przecież jest sleeping bag, oraz aby troszeczkę ułatwić, to jest, widzę, drabina, bo zobaczcie na to. Sekret, a bardziej sekretny pokój jest tutaj w tym momencie nad nami, Jerry, dlatego trzeba postawić drabinkę. Nad nami? Musimy, widzę, tutaj postawić sleeping bag, jakoś wejść do niego, tak, uwaga, czy się uda za pierwszym razem, Jerry? Je, i co? Jestem, widzę, za pierwszym razem. Ej, sorry, że tak się. Sorry, widzę, że tak się mega uciszyłem, ale co, Jerry, za pierwszym razem się to uda, bo to ogólnie, że postawić tego sleeping bag jest serio mega ciężko. Ale skoro tutaj widzę, jesteśmy, co zobaczcie na to. Tutaj po prostu pod dachem na tej farmie tego nie widać, to jest tajny, sekretny pokój i to się może, Jerry, fajnie przejść nachowanego, tak mi się wydaje. Ale widzę, jak pamiętacie, powiedzmy, że jest kilka sekretów na tej farmie, ponieważ uwaga, jest jeszcze drugi sekretny pokój, Jerry, gdzie musimy wziąć sobie tą oto łopatkę, pyk. I sami widzę dokładnie w tym miejscu po prostu zacząć kopać i tylko wyjść do sekretnego pokoju. I widzowie, ogólnie tutaj trzeba zakopać się jako 5 razy tą łopatę, dlatego uwaga, tylko jak ja teraz czwarty raz kopię piąty i serio mnie wytypało, zobaczcie, to jest tajny sejfik. Dlatego, Jerry, weź tą łopatkę i chodź tutaj do mnie, pyk, bo ciekawie, jak się stąd wychodzi, uwaga, może tutaj gdzie czy coś takiego. A jak widzę, wylecimy kamerą z tego pokoju, to my jesteśmy, ej, zobaczcie, jak to wygląda, gdzie my jesteśmy, to wygląda jakoś jak obudowane z każdej strony, żeby, wiecie, nikt nie chciał uciec. Dlatego, widzę, ten mit uznaję jako potwierdzony, jest serio moje ciekawe, bo tu dosłownie trzeba 5 razy, widzę, kopnąć, dlatego nie poddawajcie się i liczcie kopnięcie i za około 5 już tym razem was tutaj tepnie. I teraz, widzę, Jerry, wam pokażemy, jak odblokować wejście do tajnego pokoju, bo ogólnie powie się, Jerry, taki przycisk, dzięki któremu będziemy mogli tam się dostać, ale teraz go jeszcze nie ma. Jeżeli, widzę, odblokacie ten przycisk, trzeba wejść, uwaga, tutaj, pyk, o, to jest już dosyć ciężkie zadanie. I trzeba, widzę, dostać się do tego tajnego secret roomu, który jest no tutaj. No właśnie, to było gdzieś w ścianie. Właśnie, widzę, chyba o tym każdy wie, ale dla mnie jest potrzebna są tylko raczej karta, która znajduje się tutaj za tą szafeczką, tylko widzę, serio jest ciężko. Jeszcze trochę... karta, ja ci poświecę. Widzę, jest ciężko mego odebrać, dlatego może o tak kliknę, pyk. O, mamy, let's go. Na scenie, widzę, trzeba zrobić po prostu sobie furkę, czy na przykład taki motocykl i musimy dostać się do elektrowni, dlatego, że let's go, jedziemy. Dlatego, widzę, tutaj jest nasza elektrownia, dlatego, że musimy już wysiadać, pyk, i że do niej wejść, do widzę, środka, tam potrzeba ta karta, dlatego, widzę, otwieramy, pyk, jesteśmy w środku. Wow. I teraz, widzę, mamy coś jako jak taki panel sterowania i musimy wpisać hasło, a hasło to jest nasz nick, czyli ja widzę, wpisuję mój nick, czyli samo trzeć i hasło są, Jerry, zatwierdzone. Tak, i tutaj, Jerry, pojawia się jakaś informacja o słabym napięciu, czy coś jakiego, ale nas, Jerry, nie obchodzi, dlatego klikamy i odpalmy jeszcze jedno, czyli tutaj, możemy się dwa na zielono świecić. I widzę, w tym momencie odblokowaliśmy wejście do tajnego pokoju. I widzę, żeby wejść, jakby tam odblokowaliśmy wejście, lecz tam wejście, po prostu trzeba tutaj, Jerry, zbagować się przez ten sekrecik i tutaj pod tym biurkiem czeka na nas, widzę, tajny przycisk niebieski. Jak go, Jerry, klikniemy, to uwaga, patrzcie, to teleportuje nas tutaj, to jest tym jakiś taki coś, jakby, nie wiem, to jest chyba super, bo jakiś fireball i widzę, zobaczcie, to gdzie my jesteśmy, tu można tam pływać. I jest jakiś serio mega tajny pokój, ale zobaczcie, a to może stąd jeszcze wypłynąć, jest logo. O, Jerry, jak się straszyłem! I ja czasami widzę, boję się tych sekretów na Brooklyn. Dlatego dziękuję bardzo, że teraz widzimy do narka.